MK, cyga. Nie możesz mówić co chcesz. Nie możesz mówić co chcesz. Ponoć gram inaczej, przez to są wątpliwości, czy w ogóle jestem graczem. Opowiem coś ci. Szedłem ulicą jak zawsze przez swoje miasto. Skacem jak chuj, każdy dźwięk to jakby wrzask ziom. Znasz to, więc nie wiem po co wnikać dalej. Szedłem tu jedną, zalej na miasto stare. Mijał mnie gość kilka lat starszy, gdzieś przed 30. Przez moment uważnie patrzył, myślał czy to jest on. Podszedł, spytał czy to ja jestem ziomkiem, co znam nie z dwóch płyt i że zwroty daje konkret. Zatrzymaliśmy się obaj, mówił Tomek, kurwa brachu, nie wiem jak mam ci dziękować. Żona odeszła z dwójką dzieci kiedyś, chlałem jak głupi, zamiast dziecku coś kupić. Wolałem się upić, teraz trzeźwy z pół roku, wracam z pracy do nich dzisiaj, bo usłyszał jest lepiej, wrócił do życia. Nie możesz mówić co chcesz, to nieistotne. Jest kilku ludzi, którym udało się podnieść. Nie muszę należeć do sceny bez spiny, wolę należeć do jednej wielkiej rodziny z nimi. Nie możesz mówić co chcesz, to nieistotne. Jest kilku ludzi, którym udało się podnieść. Nie muszę należeć do sceny bez spiny, wolę należeć do jednej wielkiej rodziny z nimi. Innym razem pisze panna do mnie, że zerwała z gościem, bo ten ham ma problem z trzymaniem chuja w spodniach, kiedy idzie w melanż. I przez kilka lat ich mawiał, że to ploty. Nieraz siedziała sama w domu, nie chce widzieć ludzi. Układała sobie życie z nim, on lubił burzyć to. Potrzebowała kogoś, kto pomoże wstać się. I nie wie jak w ogóle wcześniej mogła nie znać mnie. Magia leciała u niej często, co dzień. Słuchała zaczekaj na mnie w samochodzie. Kilka tygodni tak jej pomagałem, a w końcu poznała faceta, co traktuje ją wspaniale. Znalazła remedy, życia zna cenę dziś. I chciałaby mi na koncercie się na scenę wbić i krzyknąć ludziom, że jest lepiej. Niech każdy się postara, bo to to robię, nie by być na portalach, nara. Nie możesz mówić co chcesz, to nieistotne. Jest kilku ludzi, którym udało się podnieść. Nie muszę należeć do sceny bez spiny, wolę należeć do jednej wielkiej rodziny z nimi. Nie możesz mówić co chcesz, to nieistotne. Jest kilku ludzi, którym udało się podnieść. Nie muszę należeć do sceny.